Halo! Opowiem Wam dzisiaj o stosowaniu rodzajników zamiast zaimków osobowych, tak jak er, sie, es i tak dalej, ponieważ Jan Kowalski napisał w komentarzu pytanie, skąd wzięło się to die w pytaniu wissen Sie, woher die kommen? I to die nawiązywało do blizn. Myślę, że łatwiejszym przykładem będzie takie krótkie der Spindwohl. Czyli normalnie jak słyszymy der Spindwohl, no to tłumaczymy sobie to jako on chyba zwariował. Przy czym tu nie ma tego on, czyli nie jest er Spindwohl, chociaż tak można by powiedzieć, ale raczej Niemcy tutaj mówią w tym kontekście der Spindwohl. Czyli to er oznaczałoby, er Spindwohl oznaczałoby on chyba zwariował, der Spindwohl to też on chyba zwariował, ale jeśli chcemy to dokładniej przetłumaczyć, to powiedzielibyśmy, że ten to chyba zwariował, czyli der, ten to chyba zwariował, der Spindwohl, ten to chyba zwariował. Czyli nie on chyba zwariował, tylko ten to chyba zwariował. I to samo się odnosi do tego wissen Sie, woher die kommen. Albo można by powiedzieć, weißt du, wo die sind? I to die odnosiłoby się do tych ludzi takich, którzy tu przed chwilą na przykład byli. Weißt du, wo die sind? Wiesz, gdzie oni są? Ale teraz tu po polsku jest trudno powiedzieć, co to jest to die. Takie, ja bym powiedział, że ci. Wiesz, gdzie ci są? Wiesz, gdzie ci są? Ci, co tu przed chwilą byli na przykład. Wiesz, gdzie ci są? Czyli to der, die, das używane zamiast zaimka osobowego, no to jest ten takie, ten tato powiedzmy. Ten rodzajnik jako zaimek osobowy jest używany raczej w mowie potocznej bardziej. Ja, no i to wszystko na dzisiaj. Dankeschön. Tschüss, bis zum nächsten Mal.